Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii z grami w Shin Megami Tensei Devil Survival 2. Ostatnim razem, o ile dobrze pamiętam, pokonaliśmy kolejnego z większych przeciwników i powinniśmy do końca dnia mieć już względny spokój. Dlatego spotkajmy się z Io. Tak, to jest zawsze dobry pomysł. Wygląda to, że ma jakieś ciekawe towarzystwo. Ej, co ty tu robisz? Ha? Ja? Zostaniesz zaatakowana, jeżeli będziesz tu tak stać. To, ale ja wiem. Mam tu aplikację przewołującą i... Musisz udać się do centrum ewakuacji. Czy gonicie stamtąd? Nie, naprawdę, ja... Możesz zostać u mnie. Jeszcze jedna dziewczyna nie może mi zaszkodzić, prawda? Ale... Shinji, ej! Huh? Czego chcesz? Jakby to powiedzieć, jestem innymi chłopaki, nie przyszedłem po nią. Co? Ach tak. Dobra. Pilnuję, żeby była bezpieczna, okej? Okay? No dobra. To ja idę, ale jeżeli będziesz miał jakieś kłopoty, to może zawsze wpaść, okej? Dobrze, dziękuję. Dzięki, Shinji, znowu mnie uratowałeś. Była zaskoczona, ponieważ nikt ze mną tak nie rozmawia, ale była taka miła. Trochę zabolcza, wręcz bym powiedział. W Tokio ludzie za cholerę być tak nie pomogli. Pewnie nie, no ale... Co kraj, to obyczaj. Osaka jest takim fajnym miejscem. Na tyle różnych sposobów. Hej, jest. Z drugiej strony, jak są tutaj tacy ludzie jak Keita. Moment. Ach, Keita, teraz. Sprawdzałem tylko, czy to na pewno w tej grze zabije Keita, bo równolegle stałem się przejść w Game Plus, tak na razie mówiąc. Idzie mi to średnio, szczerze mówiąc. Tak czy siak. Przynajmniej na to. O, ja może nie przeszkadzam. Dostajemy coraz więcej wiadomości o zgonach cywilów. Jest znacznie więcej demonów niż przewidywaliśmy. Rozumiem. Co w związku z tym? Jakby to... wydaje mi się, że potrzebujemy zwiększonej obrony. Zwiększonej obrony. Dlaczego już to? Ha? Cóż, cywile! Co nam da... danie na siebie większego ryzyka? Czy naprawdę sądzisz, że to pomoże Japonii? Cóż... Możemy uratować wielu niekompetentnych ludzi, ale to nie pomoże naszej sytuacji. Dlatego przyspieszy proces, który właśnie się dzieje i niszczy Japonię. Czy się mylę? W sumie nie. Więc iść, jestem zajęty. Przepraszam. A, to ty. Jest taki strzałeś. To nie było miłe. Schowanie się własnych emocji i ratowanie ludzi mogą być naprawdę proste. Jest tak samo u nas w Jeepsie. Ale... gdyśmy to robili, mielibyśmy ograniczone zasoby ludzkie i... zdobywalibyśmy tylko niekompetentnych ludzi. Czy rozumiesz? Musimy mieć jakieś priorytety. W przeciwieństwie do Japonii przed kryzysem. O, priorytety powiadasz. Jedyny powód, dla którego to państwo broni swoich obywateli, to siła robocza. Ale to, czego teraz potrzebujemy, to ludzie, którzy mogą używać demonów i pokonywać je. Nie ma powodu, żebyśmy mieli kogo innego ratować. Cóż, z praktycznego punktu widzenia możesz mieć rację, ale z moralnego punktu widzenia jesteś chujem, Yamato. Cóż więc... na razie... Ue, poważnie. Z praktycznego punktu widzenia jesteś chujem, Yamato. Tyle ci powiem. A propos... co się dzieje na mosie? No, co jest... chwila... ci... A! O! Przepraszam.
Wiesz, odrobina reakcji by się naprawdę przydała. Po prostu myślałem o tej walce tu przed chwilą. Co ten Kaku bodaj? Aha. To był Melak, prawda? Walczyliśmy też z Dubę w Tokio. Nie wydaje ci się, że nas już skończy tę nazwę? Ha! A, tu jesteście. Co za gadki o astronomii? Astronomii? Co masz dokładnie na myśli? No tak, rozmawialiście o Dubę i Melaku, prawda? No tak, a co to ma do astronomii? Hinako, mogłabyś wytłumaczyć o co chodzi? No dobra. Okej. Oprócz Dubę i Melaka jest też Fegda. Do tego. Ale to wszystko są gwiazdy Wielkiej Niedźwiedzicy. Coś kojarzę. Nie wiem, czy ktoś tutaj oglądał Rycerzy Zodiaku. Tam bodajże w przedostatniej części rycerze mieli nazwiska po gwiazdach Wielkiej Niedźwiedzicy, z tego co pamiętam. A, papa. O, wiedziałeś, Shinji? No, tak jak mówiłem. Ha! Myślałem, że wszyscy o tym wiedzą. W końcu to wielki wóz. Wóz czy przewóz? W takim razie oznaczałoby to, że jest ich... przynajmniej 7? Moment, 7? Dajcie im policzyć. Wydaje mi się, że może być ich nawet 8, ale głównie nam. No tak. O czym właśnie rozmawialiście? Jakby to. Chodzi o te demony pseudoskrynie walczyliśmy? A, więc one nazwane są po gwiazdach Wielkiego Wozu. Wielkiego Wozu konkretnie? Aż sprawdzę. Rzeczywiście, dokładnie po gwiazdach Wielkiego Wozu. Tu jestem w tej chwili zaskoczony. Tak, ale te nazwy to tylko te, które podaje nam aplikacje przywołujące. Jedne co o nich wiem, to to, że nie są takie jak inne demony. Nie, spokojnie, to jest naprawdę duże odkrycie. Jeżeli ktokolwiek, kto zrobił tę aplikację, niczego by nie wiedział, ich imiona nie byłyby podane, prawda? Nie wydaje mi się, żeby takie imiona miały być podawane losowo, co oznacza, że... Zabiliśmy 2, mamy jeszcze 5! Oho, dzięki, Shinji. Myślałem, że to jest oczywiste. Shinji, tak tylko myślę, ale... Czy jest taka możliwość, że potwory takie jak Dubę i Melek mają jakiś związek z tymi katastrofami? Cóż, możliwość istnieje na pewno. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że tak nagle zaczęło się pojawiać. Oho, znaleźliśmy tutaj w osadce dowód na to, że te trzęsienia ziemi nie były prawdziwą przyczyną. I to, że jej cokolwiek innego wywołało tą katastrofę, wydaje mi się, że to one mogłyby pasować. O, może? Gada to, że pozostało jeszcze 5, więc raczej się jeszcze nie skończyło. No tak, ale... Cóż, lepsze to niż zupełna niewiedza. No w sumie. Dobra robota, Shinji. Upewnij się, żeby zaprezentować to do tych drzwi się. O, dobra, dzięki. Ja przekażę to dajcie mój Joe. Może już powinniśmy iść. I to w ogóle dzięki, że dotrzymałeś mi towarzystwa. Ja bym ładnym dziewczyną nie dotrzymał towarzystwa. Zobaczmy, co tam u Hinako. Znowu demony. Tym razem na dole. Wciąż nadchodzą. Okej, ja tam idę. Dzięki, to naprawdę pomaga. W ogóle zawsze mnie przeraża, jak tak patrzę na tych zwykłych członków Jeepsów i oni tacy bez oczu dosłownie. Nie rozumiem tego nigdy. O, czy to nie Shinji? Czy to nie byli ludzie z Jeepsu? Przecież
Może jest więcej demonów. Może powinna im pomóc, co? O, to wy! Trochę... Mam tej roboty. Słyszałem, że więcej demonów się pojawiło. Wiedziałam! Strzałeś to wszystko? Gdzie one dokładnie są? Cóż, strzałem to dosłownie teraz. Jakby to... No, dalej! Strzałeś, gdzie są demony? Powiedzieli, że na dole. Więc to niedobrze może oznaczać... Downhill accounted. Ha? Kopią tunele? Toż nie wydaje mi się, że by to miał taki, jakby on był tym zaskoczony. Wydaje mi się, że to był bardziej kierunek w dół, więc... Na południe myślisz? To mogłoby być do tym body. No dobra, to uważajcie. Ha? A ty gdzie idziesz? Cóż, to ciężko to wyjaśnić. Może trochę pomarzyć. Nie bądź głupi, nie ma to czasu, ty też idziesz. A muszę... W sumie mógłbym. Ale wydaje mi się, że Shinji bardziej się do tego nadaje. Powiedziałbym więcej, nie jestem tego pewien. Czy to tak naprawdę? A zresztą Shinji. Muszę trochę wbić mózgowego rozsądku do głowy. O, naprawdę? Cicho mnie tam! Czy to nie ty powinieneś tu być facetem? No dalej, chodźmy! O. Naprawdę. Jaj. Hinako od tej pory będzie bardziej odporna na luz, z tego co widziałem. A, tutaj tego nie sprawdzę. Aha, dobrze mi się wydawało. Co mi przypomina również, że powinienem wrzucić gdzieś tego aniołka. Jeszcze nie gdzie. I tam lina wyrzucić. A to inna sprawa. A pa pa. Sprawdzę coś. Dum, dum, dum. Nie podejrzewam, żeby miał tu być coś godnego mojej uwagi, ale z drugiej strony. Naiwny. Cóż, w takiej sytuacji nie powstaje nam nic innego, jak tylko wrócić do Tokio, I guess. Powiedziałem wrócić do Tokio. No to nie można kliknąć po prostu. Byłoby łatwiej. To też nie jest to ekran dodatkowy. O Boże, to był tylko jeden dzień, jestem taki wyczerpany. To powiem sobie co, bo gdybyśmy tu zostali dłużej. Na szczęście jutro mamy nowy dzień. Mamy nowy dzień. Myśli i słowa. No, przynajmniej dowiedzieliśmy się parę rzeczy w Osace. Zrobiliśmy jakiś postęp. No w sumie. Cóż, naprawdę mocno się przestraszyłem, ale warto było. Gdybyśmy zostali w Tokio, dowiedzielibyśmy się absolutnie niczego. Nie tylko to, ale mam wrażenie, że coraz lepiej radzę sobie z demonami. Może rząd nie może zrobić więcej, ale możemy być bardziej spokojni, wiedząc, że Jeeps tu jest. A, tu jesteście! Przepraszam was odprowadzić. Naprawdę. Hinako, przyszłość naprawdę tylko dla nas? Chciało cię? No jasne, przecież jesteśmy znajomymi, prawda? Kuplami bardziej. A, zanim zapomnę. To dla was, abyście mogli coś przekąsić po drodze. No dzięki. Co to jest? To przekąska na pamiątkę. Jest naprawdę dobra, więc... upewnij się, że podzielisz się ze wszystkimi. Calamari Okan dokładnie się nazywa. A tak, fej, zapomniałem. Mam dla was wiadomo Jeepsu. Powiedzieli, że chcą, żeby jedno z was udało się do Nagoi. Dlaczego? Tak naprawdę, kto idzie do Nagoi? Chcę, żeby odebrać się trochę zapasów. Nie obchodziło ich zbytnio kto. Ale... Taka nagła konieczność, żeby udać się do Nagoi? Może ty, Joe, jesteś z zachodu, prawda? Nawet masz ten akcent. Kto ja? Nie bardzo.
Nagoya i ja jakoś tak do siebie nie pasuje. Co masz na myśli? Cóż, no jakby to powiedzieć... można powiedzieć, że ja i woda tam dosyć często się kłócimy. Coś takiego. Okej, to ja pojadę. Wyślijcie mnie. A ty? Stary, tylko się nie przepracuj tam. Aha. Czy już zapomniałeś? Mam prawo jazdy. Ty masz prawo jazdy. Mogę powiedzieć, że to... Ty chyba żartujesz, Daichi. Jeżeli transportujemy zapasy, nie będą się walczyć, prawda? A, to twoja wymówka. To wiele tłumaczy, Daichi. Cóż. Dobra. Aha. Ale to nie jest jedyny powód. Tak sobie myślałem. No, przybyliśmy do Osaki, pokonaliśmy Mraka, prawda? Cóż, wydaje mi się, że dzięki temu możemy mieć coś do powiedzenia. Dlatego chciałem być taki trochę bardziej aktywny w pomaganiu. Naiwny. Cóż, powodzenia. Ne, zobaczysz, będę naprawdę użyteczny. Chcę to zobaczyć. Okej, więc dojdzie jedzie do Nagoi, tak? Okej, przekażę to. O, chyba musicie już odjeżdżać. Powinniście wsiadać. Okej. O cóż, to na razie. Dzięki za wszystko. Tobie również, Kinako. A nie, nie, dziękujemy tobie. I cóż, do zobaczenia. Wróćcie jeszcze, będę na was czekać. Ja mam nadzieję. No cóż, wielkiego dania się pozbyliśmy, to niech przynajmniej ktoś inny będzie mógł na nas czekać. Ui. Cóż, Daichi? Tylko nie przesadzaj to, bo to okej. Tak, nie narzekaj tylko za bardzo, stary. Do zobaczenia w Tokio. Tak, zostawcie to mnie. Pokażę wam, że mam jaja. Oho. Chcę to zobaczyć. Dobra. Właściwie to nie chcę tego zobaczyć! Nie mam tendencji wycinania niczego i w tym przypadku nie zrobię wyjątku. God damn it. Muszę się następnym razem zastanowić, co ja mówię! Ej, słyszeliście ten krzyk? Wydaje mi się, że był z tego cmentarza. Oh boy! Ja umrę! Niech ktoś mi pomoże, proszę! Ha? Demony ich atakują. Nie gadaj! Ej, tu jest niebezpiecznie, wynoście się stąd! Niestety są sparaliżowani swoim strachem. To i dobrze. Wydaje mi się, że musimy do nich dojść, aby mogli uciec. I tak jest plan. O, mogę coś tylko... Oj. O, kurde. Czemu? Kijimune nie chcę. Zastanawiam się, czy jest coś, co mogę ci rzucić do innej drużyny. No, zgadnie anioł, ale to naprawdę zgadnie. Okej, okay, to jest dziwne. Niższy poziom, wyższy statystyk. To nie ma sensu. Znaczy, doskonale wiem, jak to się stało, ale to wciąż nie ma sensu. Okej, okay, też jak chcę się zgadzać. Albo uspokoić cywilów, którzy się tutaj znajdują, możli do nich podejść i bezwładować im panikowanie. Chyba tak się. Płaz by się może przydać, chociaż bardziej Adzi, kto ma Adzi. Ty? Okej. Okay. Cóż, mogę przynajmniej spróbować zająć się mokrajami, I guess.
Przede wszystkim Fallout Dance, jeżeli już coś ma korzystać. Ale teraz tak, jeden moko. No chyba żartujecie w tym momencie. Ta drużyna jest idealna do zabijania moszują. Na moszubo. Au. To bolało. Biorąc pod uwagę ilość Fallout Dance'ów? Jak najbardziej. Okej, okay, ty się broń, a ty atakuj moko. Będę musiał uleczyć Adamina. Jaj. Plus do magii. Ja tak do 40 planuję, żeby nie było. Okej. Okay. I ja. W sumie i ja ma dostęp bezpośredni do nich. Lepiej. Trzeba załatwić pokoja. On nie ma doża. Czuję się oszukany. O, dożem. Idzie całkiem sprawnie pod tym względem. Czy mam leczenie na jakimś nie? A więc do. Masz tu. Błagam, nie zabijajcie cywili. Tylko tyle proszę. Już właśnie te dosyć liczne przerwy, ale. O. Akurat prowadzę rozmowę jednocześnie. W końcu zdarzają się dosyć długie przestoje. To nie jest tak, że po prostu mogę w każdej chwili sobie tą rozmowę, że tak to ujmę, wyrzucić. Po prostu nie ma takiej możliwości. No, po moim trupie! Idziesz zabić maszurę. Maszurę? Maszurę? Jak mnie za szlak zapis tu nazwał! Jeszcze gdyby ściąga tutaj była w miarę sensowna, to okej. Okay. Musiałeś, prawda? Ze wszystkich możliwych osób. Okej. Okay. Niech zgadnę, w ten kata będzie dosyć często wchodziło. Ja tylko czekam. Au. Nie było aż tak źle, jak myślałem, że będzie. Teraz koni się nie mogą le... Nie znoszę paraliżu. Jeżeli jest rzecz, której nie znoszę na tym świecie, to nazywa się pieprzony paraliż! Ten kata, I guess. I like this. Wiecie co? Nie. Magi. A tak, widział pana. Nie wejdzie tak, jak bym chciał. Zobaczycie. To nigdy nie wchodzi tak, jak bym chciał. I tak może człowieka trafić. Naprawdę, może. Chciałby to co? O nie! O nie! No i się zaczyna. Pobiedy, bo akurat grupki z tymi katami są bardziej wytrzymałe niż zadające obrażenia. Nie wiecie, ja bardzo was nienawidzę w tym momencie. O, wy chyba sobie kpicie w tym momencie! Ile? Anioł, popatrz się. No tak, co to jest ciarka. Myślę, co pana Lois akurat mnie najmniej obchodzą w tym momencie. Nie lubię efektów statusowych w tej grze. Nawet nie pro...
weszło. Wiedziałem po prostu! Naprawdę chciałem krakować tą umiejętności. Nie wiesz się, nie chciałem to robić. Ale jak widzę, co się dzieje, to po prostu nie. Po prostu chudy. Może czy ty to widzisz? Nawet nie wiecie, jak bardzo nienawidzę paraliżu. Wy nawet nie wiecie. Jak bardzo go nienawidzę. No wciąż nie mogę ruszyć mniej. Oczywiście tamten wciąż się nie może. Czemu mi to robić? Nie będę trafiał. Pamiętacie, co mówiłem? O! To już jest święto. Trafić coś, to ma dole. W tym momencie zaczynam się zastanawiać, czy oni sobie ze mnie tylko tak kiepsko żartują, czy tak na poważnie. Anyways, muszę się ciebie pozbyć. Jeszcze nie wiem jak. To jest kiepski żart, prawda? Dobra, przede wszystkim odbyć się tu i teraz. No nawet nie mogę. Nie użyję się Fortnite. Jestem pewien, że się nie użyję. Najgorsze to, że ja doskonale sobie sprawę z tego, że Dia nie ma tyle zasięgu w tym momencie. Dlaczego ten paraliż? Czemu ja to nie wpadłem? Jestem idiotą! Leżej ci, cywilewki. Ubiedę, bo nie poszło w cywili. Cywili, cywili, cywilu. Ever? No tak. Cztery chyba. To jest takie dyplomowe. Przynajmniej nie atakują tych, których nie powinni. No tyle dobrze. No ładnie. Zabiją, proszę. Jak to dobrze, że wszyscy u mnie mają zan. Jak to dobrze, że wszyscy do mnie zaczną pisać, bo ja się jedynie nagrywam. To jest ten moment, w którym poziom facepalmu przekracza dopuszczalne granice. O, też więc widzę. Przynajmniej nie skakowałem. Znaczy go skakowałem, bo dodge. To było głupie. Chociaż to nie by.
Jeżeli ktoś się będzie kiedykolwiek mnie pytał, co to znaczy być głupim, pokażę mu ten film. No i sobie poważnie. Bo powoli to się zamienia w jeden wielki failfest. Tak a propos. Czy mogę uważać na to, co robię? Proszę. Przydałoby się. Z drugiej strony to było zbyt mainstreamowe, jest. I taki legend wejdzie dwa z tym kata. Klaus. Okej. To czy nie cywile powinni być uratowani w momencie, kiedy pokonam przeciwników? Coś tam powinni. Nie zgadnę. Wow. Way to go, Shinji. Way to go. Ojej, wreszcie zaczął uciekać, takich powinien. Z samego początku. Teraz jeszcze gdybym tylko go trafił, to byłoby fajnie. Coś mi tu nie gra. Trafię go w momencie. Kiedy on ma dodża. Trafię go praktycznie cały czas. Ta gra jest dzisiaj dla mnie wyjątkowo wyrozumiała. Może powinienem z tego skorzystać. Podejrzewam, że tak powinno się stać, ale... Nie, korzystanie z wszystkiego. O, powinno być jeszcze... Hej, dziękuję! O, dziękuję! Dziękuję, ludzie! Spoko, od tego tu jestem. Nie wiem, po co zapisałem. Joho, Shinji! Dobra robota, że przeżyłeś kolejny dzień. No, to nie było aż takie proste w sumie, ale jakoś się udało. Cóż, mam tutaj w dużym skrócie rzeczy, które udało ci się zrobić w ciągu tego dnia. Chcesz to usłuchać? W sumie mam takie przerwy pomiędzy kolejnymi odcinkami, że mogę nawet. Okej! Okay. Wobec tego, najpierw obudziłeś się, spotkałeś się z Mako Mako, Boże, tak sypki. Powiedziała ci o tym, że Jeeves zaczął używać aplikacji przywołującej demony. Naprawdę sądzisz, że oni sobie z tym poradzą? Potem Daichi i Io poszli do swoich domów. Yomi, do jakich domów? Ale dom Io został zupełnie rozwalony. A ty i Daichi nawet nie mogliście dojść do swoich. Cóż, to... W ogóle po co pomagać Jeepsowi, a? A potem... A, tak! Pomogę się Mako to play sobie z tymi nadużywaczami aplikacji. Z drugiej strony... To, jak używana jest aplikacja, zależy od tego, kto ją dostanie. Jeżeli ktoś dobry ją dostanie, będzie dobrze. Jeżeli ktoś zły, cóż, rozumiesz. Ale okej! Tak siak... Działa. Każdy wybiera dla siebie. Potem udałeś się do Osaki i zobaczyłeś klip tego Katy. A, i byliście przy danej festiwalowej. Zatrzymaliście się tam na chwilę? Pamiętam, że pokonaliście dziewczynę z jej demonami. A, powinniście to zrobić? Cóż, byliście atakowani, więc chyba nie mieliście wyboru. Ale co jeżeli ta dziewczyna robiła coś naprawdę dobrego? Co byś ten zrobił? Potem spotkaliście Hinako na moście Ebisu i udaliście się uratować Keitę. Ale Keita umarł. O, zrobiliście wszystko co w waszej mocy. Tak sądzę. Potem udaliście się do głównej kwatery Jeepsu i zapoznaliście Hinako z Yamato. Hinako dołączyła do Jeepsu. Jej! A może nie jej? Ha.
Czy Jeeves naprawdę ci dobrze? A potem... czy widziałeś kiedykolwiek coś tak rozwalonego jak miasto Osaka? O stary! Ja ma to powiedział ci sporo rzeczy o tym świecie i o tym, jak to panują tej kłopoty. Nie tylko to, ale pokazał ci wszystkie miasta, o których słyszał. One też były rozwalone! To było naprawdę okropne. Daj ci nawet uciek. A tak, potem walczyliście z Merakiem w tym miejscu nazwanym Sutenkaku. Według dziewczyn, one są nazwane po gwiazdach Wielkiego Wozu, prawda? Więc... czy to znaczy, że reszta też się prędzej czy później pojawi? Cóż, to chyba na tyle. Tak, na ziew... miłego! Tak, tak, idę spać. Taki jest plan. O, moje rodzinie, jako. Dzięki za dzisiaj, naprawdę pomogłeś. Jeżeli nie byłoby tak źle, pokazałabym ci Osakę. Naprawdę chciałabym, żebyś mógł spróbować... do żółwek? Wieprzowi. Fuck. Ze 155. Cóż, ode mnie... spodziewaj się, że jakoś sobie tej poradzę. Mam nadzieję, że wam też się uda w Tokio. Taki jest plan. Uwierz mi, że taki naprawdę jest plan. Tak, zapisuję swój progres. Dane zapisane.